Cześć wszystkim, ja jestem Sołatys, Kingdom Rush Origins. Moi drodzy, komentarze pod ostatnim odcinkiem. Jeden z komentarzy, który zwrócił na swoją uwagę, znaczy moją uwagę właściwie zwrócił na siebie, od Andrzeja Pilitowskiego. Przez większość czasu twój bohater stoi bezużyteczny w odwodzie, a mógłby robić zaraz na początku konkretny damage. Postaram się tego bohatera oczywiście przestawić. Jeszcze jeden komentarz. Soł, cały czas idź w tych pomocników, a później łuczników, napisał Speed Cubing Team. I ja tak właśnie robię. Jak możecie zresztą zauważyć, czekam tylko na kolejne gwiazdki, żeby pomocników ulepszyć jak najmocniej. Tymczasem przechodzimy już do kolejnego odcinka, do kolejnej planszy i oczywiście do bitwy. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośno ciągle. A, i nie dostałem chyba od was odpowiedzi, bo przeszukiwałem te komentarze, ale nie dostałem od was odpowiedzi chyba na moje pytanie dotyczące tego sklepu za kryształki, bo ja mam tych kryształków 500 i coś w tym sklepie mógłbym kupić, ale dalej nie wiem, czy coś tam się opłaca kupować, co te rzeczy robią z tego sklepu. Jeśli wiecie, to dajcie znać oczywiście. A my tymczasem czekamy, aż nam się to załaduje. Jak wiecie, ja w to gram na komputerze, na emulatorze specjalnym. On nie do końca jest idealny, ale dajemy radę. O, nowa wieża. Level 4 baraki. Blade Singer. Czyli to są jacyś tancerze. Właściwie to są Singer, to jest piosenkarz, tak? Śpiewak. Czyli to jest jakiś taki... Nie wiem, zawsze było tańcerze ostrzy w różnych grach, ale to nie są tańcerze ostrzy, tylko śpiewacy ostrzy. No nie mam zielonego pojęcia. Ale to są mnichowie i oni nam dodali tych mnichów. I czemu mamy dwóch bohaterów? To jest jego siostra. Dobra. Aha. O kurczę. Powiem wam, że trochę tu będzie ciężko. No dobra. Zrobimy tak. No tu na pewno musimy zrobić te. No a tu na pewno musimy zrobić jakiś takich, no nie wiem, no zróbmy tych łuczników, tak? No i tu oczywiście ich damy. Tu jakieś różne, no dobra, chodźcie tu, chodźcie moi przeciwnicy, chodźcie na mnie. Zobaczymy, wiecie co, ja się po ostatnim razie boję, że o tu się nagle zaczną robić jakieś dziwne przejścia przez, wiecie, przez wodę albo coś. Tak ostatnio było i to mi się bardzo nie podobało. Nie wiem, czy tu mam coś. O, patrzcie, papier, nożyce, kamień, udało mi się. Tu w ogóle damy, żeby oni stali. Dobra, ulepszymy trochę tych łuczników. Jest na razie dobrze tutaj, jest. Nic nam nie zagraża. Szelmy, tu oczywiście też strzelmy, bo to zawsze warto, warto zużyć te rośliny, bo one się ładują od nowa za każdym razem. Czemu byśmy więc nie mieli ich sobie poużywać? Tu nie wiem, co jest jakiś... Dobra. Ulepszyliśmy, no idźcie już kolejni, bo zanim wy dojdziecie, a przynajmniej dodatkowe 20... O kurcze, patrzcie, jakaś katapulta się tu pojawiła. No nie, chyba nie chcecie mi czegoś takiego zrobić teraz. Powiem wam, że ciężko jest, naprawdę jest ciężko w tym dodatku. Już muszę uważać też na ich życie, tak? Żeby oni nie zginęli mi tu zaraz. A, ja w ogóle nie używam power-upów przecież. A powinienem.
Dobra, bo ja przecież tych mam bardzo dobrych. W ogóle kompletnie o tym zapomniałem. Powiem wam, że jak nam znów zaczną tym ustrzelać do nas jakiś, nie wiadomo, nie wiem, katapult, to będzie ciężko. W ogóle jakiś kot jest. Czemu tu kot stoi, a tu królik? O, schował się, jak kliknąłem. Nieźle. Dobra. Swords ready! ...230 jest za lepszych. Dobra, jakieś kryształki dostaliśmy za to. Tu żeśmy ich zniszczyli. No, zrobimy lepszych trochę. Burst arrow, there's an explode and magical... Aha, no, żeby usypia. Dobra. Dobra, jakieś psy biegną. Te psy są najgorsze, bo one się... Bo je trzeba zabić, one ich nie zatrzymują, ci nasi koledzy. Tutaj, ci łucznicy nie zatrzymują ich. Więc jeśli ich się nie zabije wystarczająco szybko, to oni po prostu przebiegną sobie. Dobra. No ale ich jest na razie malutko jeszcze. Więc nie ma na razie nawet strachu, wiecie. Dobra, jak na razie fajnie dostają. Garden Song, osiągnięcie jakieś, chyba za to, że tak dużo kliknąłem, tak? Tutaj tych... Czy to w ogóle to by się przydało? No nie. Dobra. Okej, ci już wyszli. Jest ich bardzo dużo, ale są bardzo słabi i tyle. Więc tu raczej nie powinno być problemu. Dobra, on już więcej nie może mieć, ma bardzo duży damage. On ich tu powinien mocno na początku uszkodzić, wiecie? Widzicie, jak on im, jakie on im obrażenia zadaje? Ten ma małe, ten ma 7 do 12, a ten ma 3 do 30, to będzie dobrze. Będzie go, dobrze go tutaj postawić, wiecie? Dobra. Dobrze. Nie wiem, czy coś latającego zaraz nie będzie i tego bym się obawiał. Tutaj. No, widzicie, idą latające. Dobra, tego już posadzili. O Boże, tu jakiś mag idzie znowu. O, on czaruje te. No ale nie jest źle, on jest jakiś taki... Widzę, że go tam potrafią pokarać. Tutaj trochę go obrzucimy tymi.
Gdyby coś miało przylecieć, zawsze mamy tutaj specjalne te roślinkę po lewej stronie. Jak na razie jest dobrze. No i zginie zaraz, oni go potną na kawałki. Okej. Hunting season begins. Swords ready. Dobra. Ale dostał, patrzcie. Dobra, dobra, żeśmy się obronili jakoś. Tu by się nam przydało za 275 ulepszyć tych na wyższy poziom. Oni naprawdę wtedy będą bardzo mocni. I tu nam będą bronić ci, wiecie, ci zwykli, ale zobaczymy zaraz. On w ogóle jak tym kamieniem dostaje, to się mu chyba w głowie kręci. Dobra. Jaki oni mają damage? 10 do 14. Jest całkiem sporo, bo ich jest 3 przecież. No i zginie kolejny. Nie wiem, co to są za przeciwnicy. Shadow Jump, Range Burst Attack. Nie wiem, co to jest Shadow Jump, pewnie potrafię przeniknąć przez takich obrońców, wiecie? Zazwyczaj tak to jest z takimi przeciwnikami. Dobra. Nie wiem, co to jest ten Shadow Jump. Dobra, ale dajemy sobie z nimi radę. A oni mają jakieś moce. Co ta moc daje, Gil? Nieśmiertelność. Jakieś dodatkowe ciosy oni będą mieli teraz. A, Shadow Jump ich to cofa do tyłu, cofa ich. No nie da się cofać do przodu, dlatego się tu ugryzłem w język przy cofać do tyłu. Patrzcie, jakie oni ciosy wykonują teraz. Dobra. Incoming! Okej. Dobra, dajemy tu. Jeszcze poczekamy, niech się zbliżą trochę, to wtedy będziemy ich jakoś mocniej atakować. Dajmy im trochę tej nieśmiertelności, bo oni mogą być nieśmiertelni na 2 sekundy. Nie wiem, czy dobrze strzeliłem, trochę w bok, ale... Dobra. Zasypmy ich tu czymś. Patrzcie, jak ich atakują na odległość. Podejść to nie podejdą już, co? A raz na nich puścimy kogoś. Dobra, zwiększyliśmy ich szybkość ich ataku o 20%. Teraz powinni być świetni. Zresztą już są nieźli. Mają bardzo duże obrażenia. Swords ready!
O fuck. Kurczę, zginęła nam jedna z tych koleżanek naszych tutaj. Dobra, ci nam nie zginą, a ci się zdążą odrodzić raczej. Ci usypiają oczywiście ich. Dobra, ulepszamy. Wiecie co, warto tutaj ulepszać, bo oni naprawdę... Ci wojownicy są świetni. Taka jedna wieża nam bardzo dużo broni. Oczywiście trzeba uważać, bo musimy też mieć coś na latające. Tych latających zazwyczaj jest o wiele mniej, nie? Ale oni są jednak. Co jakiś czas się pojawiają i... Jeśli będziemy na przykład takich obrońców naziemnych non-stop robić, to może się nagle okazać, że nam zabraknie obrony przeciwlotniczej, że tak powiem. Dobra. Okej. Dobra, dajmy, żeby oni mieli też te wybuchowe strzały. Bo są bardzo z przodu i tu jest dużo przeciwników, więc niech mają wybuchowe strzały. W sumie ci też, tutaj też jest dużo przeciwników, ale tu zawsze początkiem idzie więcej ich. Trochę. Oj, świetnie oni są, patrzcie jak oni ich niszczą. Ulepszeni są do granic możliwości. Nie mają szans nasi przeciwnicy z nimi. Dobra. Spróbujemy jeszcze tutaj ulepszyć, tak. Która to fala jest? Już 12 na 15. Damy sobie radę spokojnie. Dobra, co to będzie szło tam z góry? O Boże, psy. Dobra. No nie mają szans te psy. Chyba te kamienie jednak bardzo dobrze. Patrzcie ile one im zadają obrażeń. To jest świetne po prostu. Co się tutaj dzieje dzięki tym kamieniom. Teraz wszystko będzie latać, co? Dobra, tu jest zniszczone. Życia też mamy maksimum. Okej, te katapulty, powiem wam, to taka... Trochę się ich bałem na początku, ale... Jakoś z tego wyszliśmy bez szwanku. Się przestraszyłem, że coś przeleci, wiecie? Mhm.
Oj, prawie przeleciały, widzieliście to? Dobra. Ci prawie w ogóle z tyłu nic nie robią. Jak za dobrą obronę żeśmy z przodu zrobili, wiecie? Idą duzi. Idą mali. Wszyscy tu lezą, powiem wam. Dobra, katapulty zaraz rozwalimy, bo ci biją katapulty. Z przodu też ktoś bije katapulty. Wszyscy się tu bronią dzielnie. To jest ostatnia fala, pamiętajmy. Więc to nie jest to tamto. No, ale ci nasi wojownicy to jednak robią tutaj... całą robotę nam robią. Nic więcej tu nam nie jest potrzebne. Zresztą patrzcie tu, jak niszczą. Trzech takich najmocniejszych zatrzymali i ci najmocniejsi nic im nie robią praktycznie. Ci nie mogą podejść, bo śpią non-stop. No i to będzie koniec. Wydaje mi się, że chyba nic więcej tu do nas nie idzie. Piorunem jeszcze ich potraktowaliśmy. Ciekawe, no tak to trzeba było ustawić. Udało nam się ustawić wszystko tak, jak powinno być. Dobra, jeszcze strzałami. No i teraz go dobijamy już. Od podwójnych łuczników dostaje. Czy to już koniec? Tak, moi drodzy, bez żadnej utraty życia. 124 kryształki żeśmy zdobyli. Świetna sprawa. No i spoko. I spoko, ale to by było na tyle w tym Kingdom Rushu, to już był czwarty odcinek. Moi drodzy, zostawiajcie komentarze pod tymi filmami, zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobają, a ja wtedy chętniej będę nagrywał kolejne odcinki. Nie pytajcie, kiedy odcinek kolejny, tylko po prostu zostawcie dużo łapek, wtedy ja wiem, że chcecie, żeby były te odcinki, że chcecie, żebym to nagrywał, moi drodzy. I w ten oto sposób kończymy ten odcinek Kingdom Rusha. Ja sobie za chwilę nagram drugi, bo mi się tak dobrze gra. Tak więc do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się, pa.